Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy 4 października 2022 roku. Przestrzeń galeryjna imienia Eugeniusza Hahnemanna w Łódzkim Towarzystwie Fotograficznym. Bardzo się cieszę, że Państwo dotarli na wernisaż mojej wystawy. Od razu śpieszę również z przeprosinami. Myślę, że wielu z Państwa, co zrozumiałe, sądziło, że możemy się spotkać na miejscu. Wierzę, że to będzie możliwe w przyszłości, natomiast tym razem grafik na to mi nie pozwolił. W tym momencie chciałbym szczególnie podziękować osobie Wiesława Dudka, który raptem kilka godzin temu, specjalnie na tę okazję, dotarł z Tokio do Państwa, żeby być z Państwem, żeby mnie także reprezentować na miejscu fizycznie, właśnie w Łodzi. Za to bardzo, Wiesław, dziękuję. Tym bardziej jest mi miło, gdyż Wiesław, znany od lat człowiek sztuki baletu na arenie międzynarodowej, działający z powodzeniem na wielu obszarach tejże sztuki, został doceniony również jako ambasador polskiej kultury za granicą. Tym bardziej jest mi miło i tym bardziej czuję się zobowiązany. Jeżeli chodzi o kwestię samej wystawy, to chciałbym również szczególne słowa podziękowania skierować w kierunku prezesa Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, mianowicie Sławomira Grzanka. Bardzo dziękuję za wszelką pomoc związaną z organizacją tej wystawy w tych trudnych czasach, tak? Bo jednak te 2 lata, nie, bez mała 3, to czas wiadomej, niestety trwającej pandemii. Dziękuję także wszystkim osobom, które przyczyniły się organizacyjnie czy technicznie do tego, aby ta wystawa mogła mieć miejsce. Naprawdę to doceniam. Co do samej wystawy. Wystawa tegoroczna jest wystawą także w ramach projektu Photo Reflections. Projektu, który stworzyłem kilka lat temu, którego celem jest połączenie fotografii z refleksją. I w tym przypadku ta refleksja to jest refleksja, którą staram się wyrazić poprzez krótkie utwory poezji refleksyjnej. Jest to swego rodzaju narracja do tychże zdjęć, które Państwo będą mogli zobaczyć. Uznałem bowiem, że pewne przemyślenia autora zdjęć, ale także autora tejże poezji refleksyjnej są ważne, tak? One w sposób taki komplementarny uzupełniają obraz, odczyt tychże zdjęć. Ale znowu, jest to bardzo subtelna sytuacja, w związku z tym to są moje przemyślenia, często wypowiedziane nie wprost. Ale tym samym chciałem doprowadzić do sytuacji takiej, aby Państwa, widzów, zachęcić do głębszej refleksji nad danym zdjęciem. Na zdjęciach w tym roku, które są w Łodzi, widać dużo portretu emocjonalnego tak naprawdę. Jest to też także portret intymny, stąd właśnie wystawa nosi tytuł Intimité du Portrait. Tytuł w języku francuskim dlaczego? Otóż dlatego, że uznałem, że w sposób najcelniejszy wyraża to, co chciałem przekazać, mówiąc o portrecie intymnym. Idąc dalej, widzimy na zdjęciach pewne relacje. Te relacje są tutaj relacjami także intymnymi, przepełnione silnymi wręcz momentami emocjami. To była bardzo, bardzo ciekawa praca twórcza, tym bardziej, że poza zdjęciami 2 kobiet również pracował z nami artysta, malarz Gokuren z Kyoto. Jego rola sprowadzała się do tego, że tworzył na ciałach modelek
podczas sesji tworzył obrazy na ciele jednej i drugiej modelki. Także mamy tutaj taką sytuację, z jednej strony fotografia jako taka, tu konkretnie portret, ba, właśnie bardziej emocjonalny, bardziej intymny, a z drugiej strony jeszcze poza fotografem jest artysta malarz. Sama sesja miała miejsce w połowie listopada ubiegłego roku i odbyła się ona w Kioto, także w bardzo ciekawym miejscu. Mianowicie było to, jest nadal oczywiście funkcjonujące studio, w starym stylu studio fotograficzne, w stylu japońskim. Dodam, że ono ma powyżej 100 lat. I tak na dobrą sprawę, to zdecydowana większość wyposażenia tego studia to właśnie tamte czasy, tak? Także to było coś niesamowitego, także pod tym kątem. Tutaj wspomniałem, że to był listopad, było już jakkolwiek chłodniej. Sesja jaka była, no to Państwo tutaj macie okazję zobaczyć, no trzeba było też to pomieszczenie ogrzać i tam taką, jeśli dobrze pamiętam, taką tak zwaną kozą, tak, żeśmy ogrzewali to studio. Dodam, że bezwładność ciepła budownictwa w Japonii, zwłaszcza w tamtych czasach, była ogromna, w związku z tym okej, nagrzać można było to też w miarę szybko, ale wychładzało się też szybko. Myślę, że połączenie foto właśnie refleksji, tak, fotorefleksji, stąd nazwa tego projektu, jest bardzo trafiona. Nie ukrywam, że zarówno zeszłoroczna edycja, która miała miejsce w Prefekturalnym Muzeum Sztuki w Kobe, w galerii Harada no Mori, spotkała się z ogromnym uznaniem. Ja przyznam szczerze, że miałem duże obawy z racji na bardzo konkretne restrykcje związane w 2021 roku z panującą pandemią. Ba, powiem więcej, było realne zagrożenie odwołania wystawy na tydzień przed, ale udało się. I sukces tej wystawy z roku ubiegłego utwierdził mnie tylko w przekonaniu, że warto iść tą drogą i że warto zaproponować coś innego w ramach tej fotografii i połączyć to właśnie z elementami poezji. W zeszłym roku również była możliwość zakupu fotoalbumu, fotobook, tak to nazwijmy, gdzie właśnie mieliśmy z jednej strony zdjęcia, z drugiej strony tą refleksję. Całość oczywiście była przygotowana tutaj pod kątem także odbiorcy japońskiego i oczywiście wersja polska również powstała. Co do samych zdjęć. Wszystkie zdjęcia są zdjęciami w technice czarno-białej, tak, jeżeli chodzi o kolorystykę. Uważam to za też trafiony, bardzo trafiony pomysł. Dodaje to takiej bardzo ciekawej aury i myślę, że to też ma znaczenie przy odbiorze takich zdjęć. Choć muszę przyznać, że w Japonii z racji na dużą przestrzeń, którą tutaj ta wystawa zajmowała, dodam, że tutaj były 44 zdjęcia w dużym formacie, do formatu za chwilę jeszcze wrócimy, to tak naprawdę te zdjęcia tutaj nam bardzo, bardzo dobrze jakby w tej kolorystyce to uzupełniają, tak. Idąc dalej, sama wielkość zdjęć, ona nie jest przypadkowa, tak. Mamy tutaj format B0, tak, 1180 mm na 1560. Chciałem sprawić wrażenie niejako obcowania
wręcz bezpośredniego z osobami, które są na zdjęciu, tak aby dać wrażenie, że po prostu my jesteśmy obok tej osoby, czy obok tych osób, które widzimy na tym intymnym portrecie. I myślę, że to ma znaczenie w tym przypadku. Bardzo podobny odbiór miałem właśnie w Japonii, gdzie te zdjęcia wręcz można powiedzieć przez swój gabaryt, one wręcz jakby pochłaniały, tak? Wciągały odbiorcę do siebie, tak? I to też mi się bardzo, bardzo podobało. Oczywiście poruszaliśmy różne zagadnienia związane z tym, jak możemy interpretować te relacje na fotografii, i to też było bardzo cenne, kiedy mogliśmy poruszyć niejednokrotnie jakieś tematy dla niektórych tabu. I to w rzeczy samej było po prostu wartością taką bezcenną, tak? Drodzy Państwo, nie będę zabierał już więcej czasu. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie na wystawę. Raz jeszcze dziękuję Wiesławowi, ale także Sławomirowi Grzankowi. A przede wszystkim dla Was wszystkich, drodzy Państwo, wielkie ukłony. Cieszę się niezmiernie, że możecie zobaczyć tę wystawę na miejscu w Łodzi. Tymczasem serdecznie Państwa pozdrawiam z Kobe w Japonii. Życzę udanego wieczoru, udanego wernisażu i raz jeszcze bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Kłaniam się nisko.